Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 132 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego niemalże co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu, a raz na jakiś czas. Zazwyczaj raz w miesiącu witam się z Wami w odcinku solowym i tak oczywiście jest dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie do holistycznych inspiracji, bo tak właśnie postanowiłam zatytułować tę serię. Teraz mamy drugi odcinek i będą to inspiracje lutego. Musiałam się przez chwilę zastanowić, bo powiem Wam szczerze, ten czas bardzo szybko płynie w tym roku. Nie wiem, czy Wy też tak macie. W każdym razie ja w tej serii już od miesiąca zbieram dla Was przeróżne inspiracje, tak zwane polecajki z. Wielu kategorii. Mamy tutaj kulturę, mamy zdrowie, wellness, mamy oczywiście jedzenie i też coś z działu beauty. I też osoby, które są gdzieś tam zaznajomione z moją twórczością od lat, wiedzą, że jest to forma, którą prowadziłam przez wiele, wiele, wiele lat na YouTubie i postanowiłam przerzucić się na wersję audio, wersję dłuższą i z tego co widziałam w Inspiracjach stycznia, wielu osobom się to spodobało. Także na sam początek, moi drodzy, chciałam Wam powiedzieć, że zgodnie z obietnicą Informuję, na jaki cel charytatywny będę przekazywała 10% dochodów z mojego sklepu internetowego w tym miesiącu, czyli już w marcu, bo moim postanowieniem noworocznym było działanie charytatywne i każdego miesiąca właśnie wybieram inną fundację czy też stowarzyszenie, które decyduję się wspierać i staram się gdzieś tam tematycznie podchodzić do tego, w zależności od tego, jaki miesiąc mamy. Więc w styczniu było to stowarzyszenie Otwarte Klatki, w lutym było to stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, Otwarte Klatki, bo veganuary, styczeń, czyli wiele osób próbuje diety roślinnej, także zwierzęta. Luty, miesiąc miłości, pomyślałam, że warto wesprzeć samotne osoby starsze i marzec to miesiąc kobiet, bo mamy Dzień Kobiet, więc ja postanowiłam, że tym razem przekażę 10% Zysku w sklepie na Centrum Praw Kobiet. Także jeśli jest to cel, który Was rusza i chodzi Wam po głowie zakup czegoś z mojego sklepu, to właśnie marzec jest tym miesiącem. A mój sklep nazywa się Karolina Sobańska komu, kośnik sklep i dostaniecie tam przeróżne produkty elektroniczne, których jestem autorką. Jest to mój e-book z przepisami, czyli foodbook, jest to mój e-book o zdrowym stylu życia, holistyczne pozdrowienia i jest to codziennik w wersji ebookowej. No i tam jeszcze parę wariacji na temat pakietów tych produktów. Także oczywiście zaglądajcie i mówię o tym dlatego, że kupowanie w moim sklepie internetowym jest formą wspierania podcastu. Także z góry wam bardzo dziękuję i skoro już wspomniałam o codzienniku to, Muszę się odnieść do tego tematu, ponieważ bardzo wiele osób pyta mnie o to, kiedy pojawi się codziennik w wersji drukowanej, bo jego pierwsza edycja, która miała swoją premierę latem 2019, tak mi się wydaje, została w pełni wyprzedana parę miesięcy temu. Nadal możecie go kupić w wersji e-bookowej, ale zdaję sobie sprawę, że. No, czekacie na to, aż będziecie mogli go poczuć, aż będziecie mogli pisać w nim odręcznie. Dla osób, które zupełnie nie wiedzą o czym mówię, codziennik jest to narzędzie do pracy nad sobą, które stworzyłam razem z moją przyjaciółką Małgosią Majewską, Tomasik, psychoterapeutką. Jest to notesu książka która przez rok codziennie, każdego dnia zadaje Wam inne pytanie w oparciu o psychoterapię i coaching, które prowadzi do. Samopoznania i też polepszenia relacji ze sobą. Cała książka jest podzielona na rozdziały takie jak relacje, emocje, szczęście czy odpoczynek, i jest to przygoda, którą ja też jako użytkowniczka w ogóle rozpoczęłam w tym roku, o czym mówiłam wam w zeszłym miesiącu. Natomiast przechodząc do konkretów, mam nadzieję, że już za tydzień we wstępie podcastu będę mogła ogłosić przedsprzedaż, kochani. Chciałabym już móc powiedzieć, że ona rusza za tydzień, więc trzymajcie kciuki, ale to nie jest zależne ode mnie, także dogrywamy ostatnie jakieś logistyczne tematy i codziennik nadchodzi. W międzyczasie możecie oczywiście dostać go w wersji e-bookowej. Ona jest też tą wersją 2.0, czyli wersją z nową szatą graficzną, z hiperłączami, z minimalnymi poprawkami. I tutaj ważna informacja dla osób, które zakupiły codziennik w tej pierwszej wersji, czy też drukowanej, czy e-bookowej, to są te same pytania. To nie jest jakieś nowe narzędzie z nowymi trikami, tylko to jest ta sama treść, minimalnie poprawiona. Tam dosłownie na te 366 pytań powstało, może. 5 czy 10 drobnych poprawek, także możecie spokojnie korzystać też ze starego codziennika, a ja mam nadzieję już niedługo będę miała dla Was więcej informacji. Koniecznie obserwujcie mnie na Instagramie Karolina Sobańska i też na moim Instagramie podcastowym Karolina Sobańska Podcast i na start w ogóle odsyłam Was tam. Strasznie czuję się zainspirowana, żeby tworzyć. Dla Was treści właśnie na tym koncie wrzucać coraz więcej grafik i informacji pogłębiających te tematy, które pojawiają się w odcinkach. Także będę Wam bardzo wdzięczna za wsparcie i już się nie mogę doczekać, aż nam tam stuknie 10 tysięcy. Przechodzimy, moi drodzy, do naszych inspiracji, naszych holistycznych inspiracji, i chciałabym zacząć od napicia się herbaty. Pozwólcie, że potraktujemy ten podcast jako taką pogawędkę z przyjaciółmi, więc nie będę wycinała tych moich łyków i przypomnijcie mi, żebym nawiązała do tej herbaty, bo jest to coś, o czym chciałam Wam powiedzieć, ale to za chwilę. Zaczynamy od kultury i na start, moi drodzy, książka. Książka, o której wspomniałam miesiąc temu, ale w lutym ją dokończyłam. Jest to książka dorosłe dzieci, książka autorstwa Katarzyny Shir. Mam nadzieję, że dobrze odczytuję jej nazwisko i podtytuł tej pozycji brzmi psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Jest to książka dość specjalistyczna, jest to książka psychologiczna, książka, którą dostałam w prezencie właśnie od mojej przyjaciółki Małgosi tej od codziennika, która jest psychoterapeutką i jako specjalistka sama korzystała z tej książki, natomiast ja jako osoba interesująca się psychologią nie jestem zupełnie ekspertem, nie mam, nie mam żadnego wykształcenia w tym temacie. Nadal udało mi się przez nią przebrnąć i nie czułam się tak, jakbym pisała pracę naukową, aczkolwiek przyznam szczerze, jest to książka specjalistyczna, więc jeśli są wśród Was osoby, które są psychologami, są bardziej zagłębione w temat y, 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 i po prostu Was to interesuje, to naprawdę Wam polecam. Myślę, że kwestia odwrócenia ról w rodzinie, czyli kiedy my w sposób zazwyczaj emocjonalny przejmujemy rolę opiekuna, rodzica, wsparcia nad naszym, naszą mamą, naszym tatą czy jakimś innym opiekunem, jest to zjawisko, które pojawia się. Znacznie częściej niż nam się wydaje i w, różnych, w różnym stopniu. Także ja na pewno odnalazłam poniekąd siebie w tym, ale też wiele osób z mojego otoczenia. Także nie jest to absolutnie jakaś zupełnie skrajna tematyka, która, która zainteresuje prawdziwych Zajawkowiczów psychologii, tylko naprawdę coś, w czym może odnaleźć się moim zdaniem wiele osób, których, które ten temat kręci i które też może lubią analizować różnego rodzaju zjawiska. W ich domach, w ich rodzinach, w innych pokoleniach. Także naprawdę genialna książka. Też z tego co wiem, pani Katarzyna jest wybitną specjalistką. Napisała multum publikacji, i pomyślałam sobie, że po prostu wam o tym powiem, bo może właśnie część z was nawet zawodowo jest gdzieś tam w tym temacie i, i to mogłoby pogłębić waszą wiedzę, skoro. Moja przyjaciółka psychoterapeutka z tego skorzystała i mi tę książkę poleciła. Także naprawdę ja Was zachęcam, jeśli to brzmi ciekawie. Kolejną rzeczą w dziale kultury będą podcasty. I dzisiaj mam dla Was aż trzy rzeczy. I zacznę od tego, że w ogóle odcinkiem podcastu, który podbił, nie wiem, chyba, chyba ten, to konto, tę platformę była rozmowa z Martą Niedźwiecką, rozmowa o relacjach, o zakochiwaniu się, o intymności. Rozmowa, z której byłam bardzo dumna i naprawdę spotkała się ona z niesamowitym odbiorem. I dlatego ja chciałabym dzisiaj polecić wam. Podcast, o którym pewnie już słyszeliście, podcast o zmierzchu. Rzadko dzielę się podcastowymi hmm, jakimiś inspiracjami, choć słucham wielu podcastów, natomiast jeśli chodzi o podcasty polskojęzyczne, to naprawdę niewiele jest takich, które słucham. I to nie znaczy, że broń Boże uważam, że nie ma ciekawych podcastów, tylko tak się składa, że zazwyczaj słucham tych zagranicznych, ale powiem Wam, że zaczęłam słuchać podcastu Marty przed naszą rozmową. I przepadłam. Jest to niesamowite źródło wiedzy. Marta po prostu na złotej tacy przekazuje tyle mądrości, tyle wartości. Te odcinki są tak przemyślane, tak świetnie przygotowane, bo łączą mnóstwo danych naukowych opartych o badania, też z Arcy ciekawym sposobem, w jaki Marta to opowiada, z jej osobowością i z jej um, trochę czarnawym, złośliwawym czasem humorem. Dla mnie są to genialne odcinki i jeśli mogę Wam polecić kilka takich, które mnie zainteresowały, na pewno jest to odcinek o romantycznej miłości, jest to odcinek o narcyzmie, narcyzmie czy narcyzmie? Narcyzmie chyba się zmiękcza, to, prawda? Narcyzmie i innych takich. Um, Złych cechach, które mamy jako ludzie. To jest genialny, genialny odcinek. Następnie odcinek o psach i kotach, czyli o tym, jak dogadać się, kiedy nasz partner jest zupełnie inny niż my. I na przykład odcinek o tym, jak ważna w naszym życiu, w przeróżnych jego sferach jest zabawa. Także naprawdę polecam Wam z całego serca Martę i jej podcast. Kolejny podcast, który skradł moje serce i który odkryłam w ogóle. W lutym. Jest to podcast Jenny Zoe, czyli kobiety, którą ja obserwuję od wielu, wielu lat. Ona zajmuje się tak zwanym human design. Jeśli Was ciekawi, co to jest, to koniecznie sobie wygooglajcie. Natomiast jest to ogólnie rzecz biorąc podcast poświęcony szeroko pojętej duchowości i właśnie pracy nad sobą. Także myślę, że taki temat jak. Spirituality and Self-Growth to byłby motyw przewodni i chyba nie podałam wam tytułu. Jest to podcast o nazwie Reframe. Nie ma tam zbyt wielu odcinków, ale sam, są tam czasami takie krótkie odpowiedzi na pytania, które naprawdę mogą zmienić naszą perspektywę. Także polecam no i oczywiście wszystkie rzeczy, o których mówię, macie podlinkowane. I zostając jeszcze w temacie podcastów, chciałabym polecić Wam jeden z odcinków klimatycznych rozmów. Jest to seria wywiadów pod patronatem marki Electrolux, a jej prowadzącą jest Ania Pięta z podcastu Muda Talks, też bardzo fajnego. I są w nim poruszane przeróżne kwestie związane z ekologią i ratowaniem planety, a ten konkretny odcinek, do którego chciałabym Was odesłać, jest poświęcony zrównoważonej modzie, także temat jak najbardziej bliski mojemu sercu, a wydaje mi się, że od dawna tutaj u mnie nie poruszany. Także gośćmi ani są Tomek Bocian z ubrania do oddania. I Patrycja Jaskot, właścicielka etycznej marki modowej, rozmawiają o odpowiedzialnym podejściu do kupowania ubrań, trochę o kulisach branży second-hand oraz o dbaniu o ciuchy. I mimo, że ja sama interesuję się tym tematem. I rozmawiałam z wieloma ekspertami, to powiem Wam, że dowiedziałam się naprawdę wielu ciekawych rzeczy, między innymi o skali problemu, jakim jest nadmiar ubrań z drugiej ręki na polskim rynku i o tym, jak bardzo nieregulowana. Jest ta branża. Także super, że poruszyli też temat szkodliwości sztucznych tkanin dla naszego zdrowia, szczególnie dla naszej gospodarki hormonalnej. No, ale nie chcę Wam wszystkiego zdradzać, bo rozmowa jest naprawdę ciekawa i warta przesłuchania. Także zachęcam i dajcie znać, jak się Wam podobała. Zostając jeszcze w kulturze, choć. Kończąc, pomyślałam, że króciutko, króciutko powiem Wam o jednym serialu, który bardzo mi się spodobał. W lutym nie jest to serial prawdopodobnie zmieniający życie, ale jest to bardzo fajna produkcja i jest to facet na święta. Serial raczej powiedziałabym taki, mówiąc niepoprawnie, babski, mało zobowiązujący, yy, przyjemny dla oka. Ale naprawdę bardzo życiowy i uważam mądry i zabawny. Co ciekawe, jest to serial norweski, więc moim zdaniem jest to absolutny hit, ponieważ ten język po prostu tak mnie urzekł. Nie znam norweskiego, natomiast oglądanie tego serialu z angielskimi napisami nie dość, że wymagało znacznie więcej skupienia, bo musiałam je czytać, gdyż nie rozumiałam niczego, kiedy na chwilę odwróciłam wzrok, ale Norweski brzmi genialnie. Tak mi się podoba, tak mi się podoba ten język, że nie mogłam się nasłuchać go. Yy, uważam, że ten serial, pomimo swojej dość lekkiej formy, przekazuje dużo mądrości, jest pięknie nagrany. Yy, I jeżeli macie ochotę przenieść się do świątecznej krainy norweskiego miasteczka, to zapraszam. Może warto z tym serialem poczekać do grudnia, żeby się nastrajać nim na ten klimat. Świąteczny, Boże Narodzeniowy. Ja obejrzałam go z lekkim opóźnieniem, ale nadal było warto. Są dwa sezony. On jest na Netflixie, nie wiem czy to powiedziałam, ale, no, jeżeli macie ochotę na coś lżejszego i związkowego, to, to polecam. I kolejny dział, o którym chciałam Wam powiedzieć, to będzie dział wellness, powiedzmy. I zacznę od jogi, ponieważ w lutym podjęłam wyzwanie, chociaż nie używa się słowa wyzwania to jest to jest podróż tak z Adrian, to jest chyba jedna z najbardziej znanych joginek w internecie. Ona ma prawie 10 milionów subskrypcji. Nazywa się jej kanał Yoga with Adrian i ona co roku przez cały styczeń robi 30-dniowe wyzwanie, które właśnie nazywa Yoga Journey. I podjąłam to wyzwanie jakoś w połowie stycznia, pod koniec stycznia skończyłam je w lutym i było to coś wspaniałego w ten sam sposób Powiem wam, że wdrożyłam się i wyrobiłam sobie nawyk ćwiczenia jogi codziennie. Właśnie przy pierwszym lockdownie w marcu zeszłego roku zaczęłam jej wyzwanie właśnie z 2020 i ćwiczyłam systematycznie przez 30 dni i tak ciągnie się moja podróż aż do dziś. Także mogę powiedzieć, że jestem bardzo dumna z tego, że ćwiczę jogę codziennie w mniejszym, większym <grym> tego słowa znaczeniu, bo czasami jest to praktyka Chciałam powiedzieć godzinna, ale omówmy się, to jest tak raz na pół roku. Jest to czasami praktyka 40-minutowa, czasami 20, a czasami 5, ale, ale robię to i kocham to i joga jest na pewno częścią mojego życia, która ze mną zostanie na, na lata. I jeżeli macie ochotę w taki delikatny sposób poznać tę dziedzinę, tę sztukę, ten sport... Chociaż nie lubię tego słowa w tym kontekście, to spróbujcie właśnie z Adrian, bo nie wymaga ona żadnego przygotowania takiego wyzwania, i ludzie na przeróżnych poziomach mogą do niego dołączać. Także polecam Wam z całego z całego serca. I kolejna rzecz wellnessowa to jest masaż ajurwedyjski, na który wybrałam się w lutym po raz pierwszy w życiu. Jakby ja interesuję się ajurwedą od bardzo, bardzo dawna i aż się sobie dziwię, że, że tyle mi to zajęło. Masaż ajurwedyjski całego ciała nazywa się o ile tego nie przekręcę abayanga i jest on wykonywany gorącym olejem sezamowym. Jest to półtora godzinne doświadczenie. Zaczyna się od masażu głowy i włosów, więc wychodzicie z totalnie na włosami. Trzeba założyć czapkę, bo można się przeziębić. W ogóle to jest ciekawostka. Dowiedziałam się, że jeżeli wychodzimy właśnie z olejem na włosach, to jest tak samo, jakbyśmy wyszli z mokrą głową, więc trzeba uważać. Następnie masażysta robi nam masaż całego ciała od tyłu, całego ciała od przodu i finiszuje masażem twarzy. Coś wspaniałego dla ciała, dla ducha, więc jeżeli macie ochotę sprawić sobie jakąś przyjemność taką właśnie sensoryczną, to... Polecam, 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 polecam. I ostatnia rzecz z tego działu to będzie moje najnowsze doświadczenie. Słuchajcie, to będzie wyjazd na narty. Wyjechałam z moimi przyjaciółkami na weekend do zakopanego, w okolicy Zakopanego i spełniło się moje ogromne marzenie wskoczenia na narty, bo ja na nartach jeździłam od dziecka co roku przez tydzień i w ostatnich latach wychodziło mi to trochę gorzej. W zeszłym roku byłam tylko jeden dzień na stoku i ten weekend był dla mnie. Wspaniałym doświadczeniem. Słuchajcie, na stoku było 10 stopni. Jednocześnie był śnieg, także pozdrawiam była także przepiękna pogoda i fajne warunki. I wracam pamięcią do, do tych chwil. To było coś, co było mi bardzo potrzebne. Kocham jeździć na nartach, także wyjeździłam się, pomimo, że to było krótkie, to jak najbardziej produktywne i. Owocne. Poprzednio chyba mówiłam Wam o biegówkach, także cieszę się, że udało mi się mimo wszystko w tym roku też pojeździć na nartach. Sport na dworze to jest coś bezcennego do tego słońce i miłe towarzystwo, i nie da się tego z niczym podrobić. No i, i oczywiście kwestia podróży jest teraz utrudniona, więc to jest na wagę złota. A dodatkowo, żeby dodać jeszcze kolejny, kolejny plus, to ucieczka od miasta też jest mile widziana, nawet dla takiego mieszczucha jak ja. I kolejną kategorią, o której chciałam Wam opowiedzieć, to jest jedzenie. Natomiast coś takiego, co mamy na granicy wellnessu i jedzenia, to są suplementy. I ja wiem, że część produktów, o których mówiłam Wam tydzień temu, nie była dostępna na sklepie sobie.pl, natomiast wiem już, że powinny być. Także w opisie tego odcinka podlinkowałam Wam wszystkie suple, o których mówiłam poprzednio. Nie chcę się powtarzać. Dodałam jeszcze. Olejek CBD, chociaż nie pamiętam, czy o nim mówiłam w zeszłym miesiącu, ale też testowałam olejek CBD z melatoniną. Na wieczór, bardzo, bardzo fajny produkt, właśnie przez luty. Jest to produkt marki Lekko i też go wam tam podrzucę razem z tymi wszystkimi kodami rabatowymi, dlatego w ogóle o tym mówię, bo na wszystkie te suple mam dla was zniżki, natomiast na, na CBD mam zniżkę nawet 20% z kodem Karolina 20, właśnie na stronie Lekko, także zaglądajcie. No i pierwsza rzecz z działu jedzenia będzie taka lightowa, bo to będą. Napoje, to będą herbaty, to będą herbaty, które po prostu oh, kocham. Zakochałam się w nich, są to wspaniałe produkty. Pozwólcie, że po nie sięgnę. Są to produkty z polskiej firmy, która nazywa się Lun Tea. Mam nadzieję, że też to dobrze czytam. Dzisiaj ewidentnie mam jakiś dzień stresowy, jeśli chodzi o wymowę. W każdym razie, jest to polska marka, słuchajcie, która robi wspaniałe herbaty z mieszanek ziół wraz z jakimiś superfoodsami i adaptogenami. Kocham wszystkie ich smaki, mam pięć. Natomiast te dwa, które piję, trzy w zasadzie są, które piję najchętniej, ale mam tutaj ze sobą dwa, żeby Wam o nich powiedzieć. Takie dwa, wydaje mi się, ciekawe i nieco różniące się od siebie. Pierwszy z nich, mój absolutny numer jeden, to jest Blissful Moment. I to jest mieszanka, która zawiera miętę, którą uwielbiam, ashwagandę, korzeń lukrecji, klitorię ternateńską, werbenę cytrynową i oleje klimetkowy. I co ciekawe, wyobraźcie sobie, że ta herbata zmienia kolor na niebieski. Ona ma niebieski kolor po prostu. Tyle po zaparzeniu. To jest coś niesamowitego. No wspaniałe po prostu. Wspaniałe doświadczenie dla zmysłów, i druga, druga herbatka, która też mi bardzo podpasowała, to jest Brain Booster, i dzisiaj ją piłam, i właśnie piję ją teraz, kiedy do Was mówię. I jest to herbatka o nazwie Boże, o składzie Gotugola, Ginko Biloba, o jeku, ale będzie śmiesznie, coś czego nie umiem wymówić, czyli Jaogulan. Do tego Tulsi, Guarana, Różeniec Górski, yerba Mate, Rzęsień Syberyjski i olejki mandarynkowe oraz bergamotkowy. No, te składy są po prostu fantastyczne. Te smaki są absolutnie genialne. Jeszcze taki jeden, który piję bardzo często, to jest Good Night, a oprócz tego jest chyba Beauty, której nie próbowałam i, i chyba... Och, nie pamiętam, nie pamiętam. Chyba coś ze stresem, która też jest całkiem smaczna. Bardzo smaczna, że wszystkie są przesma przesmaczne, wszystkie są arcy smaczne, ale te dwie, góra trzy, o których Wam powiedziałam, to są absolutne moje... Osobiste hity, także lunati polskie, organiczne, we wspaniałych pudełkach, bez plastiku polecam serdecznie. Karolina Sobańska. Nie no, śmieję się trochę, powiem Wam, że już się trochę rozkręciłam, bo ja mam wrażenie, że byłam nieco sztywna na początku tych nagrań, także że tego nagrania. Kolejna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć z działu jedzenia, to jest mleko, bo to jest mleko, odkrycie wszechczasów. Mleko, które kupuję tutaj u siebie w sklepie, nie wiem, gdzie ono jest, on jest dostępne. Natomiast jest to mleko, które nazywa się Bio Organic Protein Drink z marki The Bridge La Familia Organic. I powiem Wam, że to jest produkt włoski. I uwaga, co to znaczy mleko proteinowe? Oczywiście jest to mleko roślinne, bo jak wiecie, jest to na roślinnej od 1500 lat, więc nie muszę tego chyba mówić. Jest to produkt wegański, bezsojowy, bez dodatku cukru. No i uwaga, teraz jest plot twist, to jest teraz hit hitów. To jest mleko z ciecierzycy. Czajcie to? Mleko z ciecierzycy. Jak ja to zobaczyłam, to się troszeczkę przeraziłam, pomyślałam, dobra, kupię to, żeby przetestować na przykład do gotowania, bo zakładam, że to będzie ohydne, ponieważ jedynym składnikiem oprócz ciecierzycy jest woda źródlana i sól morska. Ale to, co najśmieszniejsze, to jest to, że ten Napój, to mleko jest przesłodkie i przepyszne. Idealnie pasuje do maczy, do kawy, do śniadań. Więc ja oczywiście też na nim gotuję, ale trzeba uważać, ponieważ jest bardzo słodkie. Tak jak powiedziałam na początku, nie ma dodatku cukru. Natomiast e, jeśli chodzi o skład, to cukrów finalnie mamy 3 gramy. Gdzie przy mleku, nie wiem, ryżowym ich jest czasem 6, czy przy owsianym jest ich czasem 5, także tego cukru tutaj jest mniej a w smaku jest on naprawdę bardzo, bardzo wyczuwalny. Jest słodziutkie, pyszne, kremowe, także cudowna alternatywa dla mleka sojowego, a jeśli chodzi o cenę, to ono kosztuje u mnie chyba 9,90, więc wydaje mi się, że cena jest też całkiem okej. Okay. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli wiecie, gdzie tam skomentować, na YouTubie albo, albo na Instagramie, czy słyszeliście, że to mleko jest gdzie indziej, bo ja je kupuję w Super Samie. To nie jest zbyt po powszechny sklep. To jest sklep, który jest tylko w Warszawie, więc nie chciałabym też podrzucać Wam produktu, który jest absolutnie niedostępny, ale wierzę, że gdzieś tam można go znaleźć. Także sama może też zrobię ten research. Dalej moi mili. Kolejny faworyt to będzie Brownie z Fasoli. Brownie z Fasoli zrobiłam w tym roku chyba z pięć razy. Po pierwsze, ja w ogóle nigdy nie piekłam ciast bardzo bardzo mało razy ciasta piekę, um, lubię ciasta dekorować i zajmuję się nimi wyjątkowo na święta, natomiast nie mam w ogóle też takiego nawyku, żeby ciasta piec i coś takiego stało się, co, coś się, nie wiem, coś mi przeskoczyło w głowie w tym roku i postanowiłam któregoś razu zrobić brownie z fasoli, a już wiem, bo Kaja, moja przyjaciółka, Przyszła do mnie z takim deserem y, czekoladowym na bazie fasoli, ja stwierdziłam, że muszę w końcu zrobić brownie z fasoli takie prawdziwe, zdrowe i pyszne, żeby ono było takie po mojemu, po Karolinowemu, czyli żeby było super zdrowe, proste i smaczne. Więc jeżeli to spełnia wszystkie moje wymagania, wszystkie moje y, punkty do odhaczenia, to znaczy, że warto je zrobić. Także to jest brownie. Które znajdziecie na moim Instagramie Karolina Sobańska? Wrzuciłam post, tam po prostu widać brownie z gałką przepysznych lodów Ben Jerry's. Yy, w ogóle to są takie genialne lody, słuchajcie, lody masło-orzechowe, z kawałkami brownie i z kawałkami precelków, więc to jest hit. No ale samo brownie jest po prostu genialne. Warto je zjeść, kiedy jest jeszcze ciepłe, albo je podgrzać. No, ono odmieniło moje życie. Spokojnie można je zjeść nawet na śniadanie, bo, bo, jest, bo jest genialne. Zobaczcie zresztą sami po tym składzie, który jest na Instagramie. No i jeżeli w ogóle Was interesuje gotowanie roślinne, to tak jak mówiłam na początku, wydałam e-booka, foodbooka, to są moje ulubione roślinne przepisy. On już ma prawie dwa lata, ale ja te przepisy robię nadal, m.in. moje ciastka gryczane, także oczywiście zachęcam Was do jego zakupienia. I ostatnią rzeczą jedzeniową, którą. Też odkryłam w tym miesiącu, to jest taka rozgrzewająca owsianka kurkumowa. Ja w ogóle szłam na skróty w lutym i używałam takiej mieszanki adaptogennej do zrobienia laty kurkumowego, żeby przygotować tę owsiankę, ale można spokojnie po prostu ugotować owsiankę czy jaglankę na mleku z kurkumą, z odrobiną pieprzu, bo pieprz ułatwia a raczej umożliwia w ogóle przyswajanie kurkumy, także to jest istotne. I tworzyłam sobie takie cudowne rozgrzewające śniadania z dodatkiem duszonego jabłka i do tego na patelni prażyłam sobie orzechy i biurki e, kokosowe. Coś genialnego i słuchajcie, mogę wam zdradzić, mogę wam zdradzić, że to jest przepis, który będzie przepisem, e, jedynym przepisem, który znajdziecie w moim nowym e-booku, który ma swoją premierę w dzień przed sprzedaży. Ach, w dzień przedsprzedaży sprzedaży do dziennika, która mam nadzieję nastąpi niedługo i dla osób, które kupią codziennik w wersji papierowej w przedsprzedaży, to ten e-book będzie w gratisie, także napisałam go niedawno, jest to e-book o moich codziennych rytuałach, o moich porannych rytuałach, także tam będzie też przepis właśnie na tę owsiankę kurkumową. I prawie bym zapomniała, dlaczego w ogóle postanowiłam Wam o tym przepisie powiedzieć, a mianowicie moim ukochanym dodatkiem do śniadania przez ostatnie tygodnie, teraz już nie, dlatego że skończyły mi się zapasy, było najpyszniejsze na świecie masło migdałowe. I tak jak ja jestem wielką fanką masła orzechowego i nic przez lata nie było w stanie go pobić. Żadne masło nerkowcowe, nawet pistacjowe, słuchajcie, nawet pistacjowe, a to już są duże słowa ode mnie. Próbowałam też różnych masł migdałowych, natomiast w momencie, w którym spróbowałam masła migdałowego marki My Raw Joy, ja po prostu przepadłam i uważam, że jest nawet lepsze niż masła orzechowe. Myślę, że dlatego, że to jest sprażonych migdałów. I dlatego ona jest takie pyszna i ma też cudowną, delikatną, taką lekką, kremową konsystencję. I można dostać je na siłaroślin.pl To jest bardzo, bardzo, bardzo fajna strona z wszelkiego rodzaju suplementami, superfoodsami, ale też zdrowymi, roślinnymi produktami. W tym przypadku słodyczami. Tam też jest bardzo fajna nutella. Także jeżeli macie ochotę przetestować to bardzo bardzo polecam. No dobrze, przechodząc dalej, a w zasadzie kończąc moi mili, bo przechodzimy do tego działu beauty, w którym ja dzielę się rzeczami ze świata urody i mody i powiem wam, że moim odkryciem jest Vinted. Vinted to jest strona, która też troszeczkę nieprzyjemnie spamuje na YouTube, zdaje sobie z tego sprawę, natomiast ja korzystałam z Vinted chyba przez chwilę w liceum i coś tam sprzedawałam i moi znajomi od kilku miesięcy mówią, że o, to mam z Vinted, to mam z Vinted. Mnie to zupełnie nie ruszało, aż stwierdziłam, że dobra, też spróbuję i powiem Wam, że zrobiłam tak wspaniałe zakupy na Vinted, bo ja ogólnie raczej nie kupuję nowych rzeczy, głównie kupuję w second handach i było parę produktów, które chciałam upolować od jakiegoś czasu i wszystkie udało mi się znaleźć na Vinted jednego wieczora i wszystkie na mnie pasują i wszystkie są w super stanie. Więc mogę wam się tylko pochwalić, że kupiłam sobie dres wełniany, kremowy, spodnie i sweter, które są ekstra. Następnie kupiłam sobie vintage'owe kowbojki na wiosnę i kupiłam idealne Jeansy z wysokim stanem, oversize'owe, których szukałam od tysiąca lat. W lumpeksach niestety nic na mnie nie pasowało. Co więcej, w moich ukochanych elementach, z których mam już jedne jeansy, jeansy w wersji czarnej nie leżały na mnie dobrze w żadnym rozmiarze. I zaczęłam szukać tych jeansów, słuchajcie, przysięgam, rok temu. A już na pewno intensywnie pół roku temu. Więc powiem Wam, że jestem w szoku, że takie fajne rzeczy można znaleźć na Vinted. Jest też tam dużo produktów marek premium z drugiej ręki. Co wydaje mi się też być super, tak? Kiedy Okej, okay, z jednej strony ekologia, ale z drugiej strony też kwestia portfela. I jeszcze jedna rzecz z, kurczę, w sumie to jeszcze dwie rzeczy, jeszcze dwie rzeczy z, z działu właśnie modowego. Chciałam Wam powiedzieć o biżuterii trzy słowa, bo Wy tak często pytacie o moją biżuterię na, na Instagramie, szczególnie na live'ach środowych ostatnio moja kolekcja na szyi powiększyła się o dwa nowe mm, wisiorki jest to talizman i wisiorek z marki Linga Studio. To są ręcznie robione też polskie produkty z kamieniami szlachetnymi. Ja na przykład mam taki ochronny z turmalinem, oba są wspaniałe, więc pomyślałam, że Wam o nich powiem, bo często pytacie i też lubię wspierać polskie marki. A już zamykając też temat biżuterii, to dwa pozostałe wisiorki, które mam. Na szyi to jest taka cudowna, cudowna kolia z Patty Rose i prześliczny naszyjnik z apartu z kulą ziemską. A reszta mojej biżuterii, którą możecie podziwiać jest zazwyczaj vintage, zazwyczaj od mojej mamy albo od mojej babci, ale też mam dużo bransoletek i wisiorków z tymi, z kamieniami szlachetnymi, z plenera, także plener nature. To tyle jeśli chodzi o o, 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 biżuterię i jeszcze ostatnia rzecz modowa to będą superowe dresy, które kupiłam. Dresy już niestety z pierwszej ręki, ale to jest myślę ciekawy temat, bo to są dresy z hempu, czyli dresy z konopi i to są dresy z marki Nago. Naturalny materiał, przyjazny środowisku, cudownie wygodny i miękki, świetny zakup, naprawdę jestem z tego bardzo zadowolona. Kupiłam je dlatego, że nie mam żadnych dresów i mam bluzę dresową właśnie z konopi, chyba, chyba z Lewisa i powiem Wam, że dokupiłam właśnie te dresy licząc na to, że one będą w tym samym kolorze, a przez to, że jest to niewybielany hemp, to pasują do siebie jak ulał. Także chciałam się tutaj pochwalić tym. No dobrze, jeszcze wam dodam jednego lubięca z działu beauty, ponieważ wrócił do mojej łazienki produkt, o którym kiedyś mówiłam na YouTubie. Mój najukochańszy balsam do ciała na tej ziemi. Jest to balsam z cudownej polskiej marki Fenome. Z marki Cruelty Free, wegańskiej, przyjaznej środowisku, naturalnej, oczywiście. I jest to masło do ciała, które nazywa się Milky Almond Regenerating Body Butter. Także jest to regenerujące masło do ciała, które pachnie jak nie wiem, jak. jak jak prażone migdały, jak marcepan. Ja kocham marcepan, y, głównie w zapachu, bo rzadko go jem, ale jest to cudowny, rozgrzewający migdałowy zapach, i jest to produkt, który po prostu wspaniale się rozprowadza, a jednocześnie jest gęsty, ale przecudownie nawilża, natłuszcza. Idealny też w tym czasie, jaki mamy teraz, czyli w czasie mrozów oraz ym, no, dezynfekcji rąk. Także nie jest, nie jest y, za dobrze jeśli chodzi o dbanie o naszą skórę, także warto jakieś dodatkowe środki, wydaje mi się, zastosować. No, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o, o moje inspiracje. Dzisiaj krótki odcinek, mam nadzieję krótki i konkretny. Wszystkie rzeczy Wam... Opisałam w, opisałam w opisie. Wiadomo, elokwencja pod koniec odcinka jest znacznie gorsza. Czekam na Wasze inspiracje, na przykład w komentarzach na Instagramie Karolina Somańska-Podcast pod postem odcinkowym oraz w komentarzach na YouTubie pod. pod tym odcinkiem. I na sam koniec mogę Was tylko poprosić, jeżeli macie chwilę, to będzie mi super miło, jeżeli zostawicie mi na przykład miły komentarz na YouTubie, zasubskrybujecie mój kanał i zostawicie łapkę w górę. A jeśli słuchacie mnie na iTunesie, na iPhone'ach, w aplikacji podcasty, to będę Wam bardzo wdzięczna za recenzję. Tam można dać wybraną liczbę gwiazdek i zostawić kilka słów opinii. Jest to bardzo, bardzo, bardzo pomocne, bo to promuje podcast, przez co trafia on do szerszego grona odbiorców. I na Spotify możecie oczywiście podcast zaobserwować. I na koniec przypominam, że jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to kupując coś na mojej stronie internetowej, w moim sklepie karolina.supańska.uk, ukośnik sklep w marcu wspieracie Centrum Praw Kobiet, na które przekazuję 10% zysków. Także tyle z mojej strony. Za tydzień słyszę się Wami, z Wami w wyjątkowym odcinku. Z okazji Dnia Kobiet będzie to wyjątkowa rozmowa, niespodzianka nieplanowana, ponadprogramowa, a mam nadzieję, że we wstępie będę miała dla Was same dobre wieści odnośnie codziennika. Także dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego odcinka, za wspieranie mojego podcastu i za kibicowanie mi, zarówno w wywiadach, jak i w odcinkach solowych. Jest to dla mnie ogromny przywilej, ogromny zaszczyt i ogromna radość. Życzę Wam cudownego tygodnia. Do usłyszenia. Cześć.